Zróbmy kilka przykładów z mnożenia ułamków. Minus 7 razy 3 49. Możesz na to patrzeć na kilka sposobów. Możesz zapisać minus 7 na przykład jako ułamek minus 7 pierwszych. Wtedy minus 7 pierwszych mnożysz przez 3 49. Czyli mamy dwa ułamki. Mnożenie jest bardzo proste. Licznik razy licznik, czyli minus 7 razy 3. Na dole 1 razy 49. Minus 7 razy 3 to jest minus 21. Na dole w mianowniku mamy 49. Jeżeli jesteś już zaawansowany w mnożeniu, to możesz zwrócić uwagę, że te dwie liczby, 7 i 49, można było skrócić. Także ja wrócę teraz do tego momentu i będę skracać. 7 i 49 dzielą się przez 7. Czyli minus 7 podzielić na 7 to będzie minus 1. I 49 podzielić na 7 to będzie 7. Mam prostsze mnożenie, zatem w wyniku teraz otrzymam minus 3 siódme. Przejdźmy dalej. 5 dziewiątych razy 3 piętnaste. Zapiszmy na wspólnej kresce ułamkowej. To jest 5 dziewiątych. Mnożymy przez 3 piętnaste. 3 piętnaste. Czy widzisz tutaj liczby, które można skrócić? Można skrócić piątkę z piętnastką przez 5. Czyli tu będę miała 1, tu będzie 3. Dziewiątka z trójką również się skrócą. Spróbujmy. Przez 3 tu jest 3, tu będzie 1. I teraz obliczamy. 1 razy 1 to się równa 1. 3 razy 3 równa się 9. Proste obliczenia. Jeszcze jeden przykład. Minus 5 dziewiątych razy minus 3 piętnaste. Zapiszemy na jednej kresce ułamkowej. Minus 5 dziewiątych mnożymy przez minus 3 piętnaste. Minus 3 piętnaste. I jak tutaj będzie ze skracaniem? Minus 5 z 15 się skróci przez 5, czyli tu będzie minus 1, tu będzie 3. Dziewiątka z minus trójką również się skrócą. To jest taki przykład, jak poprzednio, zwróć uwagę. Czyli tu mam 3, tu mam minus 1. Minus 1 razy minus 1 daje mi 1. Minus razy minus to jest plus. 3 razy 3 to jest 9. Zwróć uwagę, że zrobiłam dwa różne przykłady, ale wynik jest taki sam. Tutaj mnożyłam 5 dziewiątych razy 3 piętnaste, a tutaj mnożyłam minus 5 dziewiątych razy minus 3 piętnaste. Oba te ułamki miały ujemne wartości. Jednak jeżeli mnożysz dwie liczby ujemne przez siebie, to w wyniku otrzymujesz zawsze liczbę dodatnią. Jeszcze jeden przykład. Spróbuj sam policzyć. To inaczej. 3 drugie razy minus 7 dziesiątych. Minus 7 dziesiątych. Czy tutaj da się coś skrócić? Trójka z dwójką się nie skróci, trójka z dziesiątką również nie. Minus siódemka też się z niczym nie skróci, czyli pozostaje nam obliczenie. Licznik to 3 razy minus 7, czyli minus 21. W mianowniku mam 2 razy 10, czyli 20. Czyli wynik to minus 21 dwudziestych. A 21 dwudziestych to ułamek niewłaściwy. Możemy wyciągnąć całości. Dwudziestka mieści się 1 razy 21, czyli to jest jedna całość i jedna dwudziesta. Tutaj mógłbyś napisać, że to jest minus 3 siódme.